przybyłych gości, pana burmistrza, panią skarbnik, sołtysów, kolegów radnych i naszych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że skład rady wynosi 15 osób, obecnych jest 14 radnych, a więc odpowiednia liczba do podejmowania prawomocnych uchwał. Urząd Wojewódzki się wypowiedział, że uchwała jest aktem prawa miejscowego i musi być publikowana. I w ten sposób poszliśmy, w tym kierunku poszliśmy. Uchwała zmieniająca, punkt paragraf trzeci otrzymuje brzmienie, że wchodzi w życie po upływie. Żeby mogła wysłać uchwałę zmieniającą, muszę wysłać pierwszą uchwałę, która była podjęta przez poprzednią radę. I podpisany jest tam poprzedni przewodniczący rady. Fizycznie, elektronicznie nie podpiszę jej, tak? Bo jego certyfikat nawet jeżeli już nie jest kompatybilny z naszymi tutaj programami do przesyłania. I tutaj Urząd Wojewódzki się teraz już dzisiaj się wypowiedział, że uchwała tamta powinna być unieważniona i podjęta przez prawo. To jest za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty. 3 stycznia podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie budowy wieży internetowej. 5 stycznia spotkanie z lokalną grupą rybacką, partnerstwo jezio, system bezpieczeństwa wodnego na obszarach lokalnej grupy działania i spotkanie upadkowe z biskupem Koszalina. 7-8 stycznia finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało się zebrać 16 851 zł 43 grosze. 11 stycznia spotkanie z dziennikarzem z Wałcza Jarosławem Topa. Chyba pan Jarosław, tak? 12 stycznia konferencja w sprawie programu ochrony jezior zagrożonych gospodarką ściekową na tereny Pojezierza Wałeckiego. Morzycówka, spotkanie odbyło się na Morzycówce. Udało mi się z Uniwersytetem Ochrony Środowiska i z Koszalina, a dokładnie z panią doktor Kaczorkiewicz. Z panią Kaczorkiewicz, że w ramach programu zbada nam wszystkie jeziora do bieżącego roku, czyli w tym roku określi nam stan jezior na terenie gminy Tuczno. 13 stycznia spotkanie noworoczne w Mirosławcu. 16 stycznia spotkanie z firmą Radar System. To już troszkę nam się ciągnie system Radar. Prawdopodobnie po dzisiejszej sesji jeszcze albo dzisiaj, albo jutro, może jeszcze dzisiaj, albo jutro już ogłosimy przetarg na wprowadzenie systemu radarowego. Powinno pójść już z górki. Z Komendą Wojewódzką także mamy zgodę na zaadoptowanie pierwszego piętra na posterunku policji. Dlatego tym bardziej powinno nam się to udać wykonać w miesiącu marcu, na początku kwietnia. 20 stycznia podpisanie porozumienia dotyczącego przebudowy drogi do Rzeczycy. Uczestniczyły tutaj 3 podmioty. Olsztyńskie kopalnie surowców mineralnych, starostwo powiatowe i gmina Tuczno w obecności burmistrza. Także 20 stycznia odbyło się posiedzenie komisji stałych. 21 stycznia spotkanie dotyczące zamku w Tucznie. Tutaj także, tutaj, że jest konflikt zamku, to już Państwo na pewno wiecie. Są osoby zainteresowane dzierżawą obiektu. Miałem mieć spotkanie w czwartek, bardzo tygodniu. Pierwszych Państwa dzierżawców, przyszłych dzierżawców z Warszawy, nie dojechali. Coś mi tam wyskoczyło, chociaż drugi raz. Nieprzygotowani, może w sensie, że tam jest więcej śniegu i może nie udało się dojechać. 25 stycznia spotkanie z dyrektorem Regionalnej Ochrony Środowiska. Narada roczna Wałyskiej Policji w Centralnym Ośrodku Sportu na Bukowinie. 30 stycznia posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Konferencja Nowoczesna Metoda Obniżania Kosztów Energii. 1 lutego spotkanie z dyrektorem powiatowego zarządu dróg Wałczu. To jest nowy dyrektor, który po rozmowach jest bardziej nastawiony na remonty dróg powiatowych w naszej gminie. Z tego co wiem, to wstępnie jesteśmy ugadani, że
dosyć dobrze będzie naprawiona miejscowość drogi powiatowej w Jeziorkach w tym roku. Ale widać, nawet widać po drodze Stuczna do Miłogoszczy, do Krzyżówki, gdzie już te prace są coraz lepiej wykonywane. 3 lutego podsumowanie roku sportowego 2011 i spotkanie noworoczne w Człopie. 10 lutego otwarcie drogi Rocznica Strączno i wybory zarządu Jedność. Otwarcie drogi to, z tego co już wiemy, to dalszy odcinek drogi nie będzie remontowany. Przynajmniej nie będzie remontowany żadnego programu. Są rozmowy ze starostą, żebyśmy dołożyli się i zrobili drogę przynajmniej z jakąś jedną nawierzchnią, żeby połączyć te dwa odcinki, które zostały wyremontowane. 11 lutego turniej miast i turniej piłki nożnej o Pucharze Piotra Bejsa. 12 lutego obchody Tuczna, rocznica wyzwolenia. 16 lutego powiatowa rada zatrudnienia. Tutaj udało się, albo doszliśmy do wniosku, że w tym roku skorzystamy z prac interwencyjnych od 6 do 8 osób. Zarząd powiatowy, czyli urząd pracy, finansuje do każdego mieszkania, do każdej osoby zatrudnionej 1200 zł na resztę. Plus o składki ZUS-owskie. 1200 plus składki ZUS-owskie. My będziemy dokładać do różnicy między tą sumą. 18 lutego 5. rocznica działalności klubu karate Shotokan. 20 lutego przenosz dzieci szkoły podstawowej w Tucznie i w Marcinkowicach. Jestem widoczny na drodze, wręczenie odblasków. 22 lutego finał konkursu Wiedza o Tuczno. 24 lutego spotkanie sprawozdawcze ochotniczych straży pożarnych w Marcinkowicach i Lubieszu. Ważnym elementem tej uchwały jest wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 156 tysięcy zł jako zabezpieczenie. Zabezpieczenie przygotowania się do działań związanych ze stawianiem mandatu. Po stronie dochodów wprowadzono także kwotę 2200 zł. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków otrzymaną dotację od wojewody zachodniopomorskiego na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększono także dochody i wydatki o kwotę 3666,30 zł na realizację zadania Nauka i Zabawa Szansą dla każdego dziecka w ramach pokalu. Zwiększono także po stronie dochodów wysokość środków gromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przeanalizowano poprzedni rok właśnie w tym zakresie i stwierdzono, że można zwiększyć dochody o kwotę 4819,47 zł. Po stronie wydatków zwiększono w dziale 851-54 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki o kwotę 5195,43 zł jako rozliczenie z poprzedniego roku różnicy wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i niezrealizowanych wydatków. Wszystkie te zmiany, jeszcze oprócz tych zmian były drobne zmiany związane z podjęciem uchwał SOES i na podstawie zmian tych uchwał można było wprowadzić zmiany tutaj w naszym budżecie. Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 173 668,64 zł. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 671 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 259 396,54 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 86 398 zł
90 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się a. dochodami w kwocie 14 856 095 zł i 61 groszy. Tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 1 657 570 zł. B. Wydatkami w kwocie 13 661 514 zł i 32 groszy. W tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 1 657 570 zł. C. Dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 2 047 873 zł 24 groszy, który zostanie przeznaczony na pierwszy spłatę rat kredytu w kwocie 17 881 zł 29 groszy. Punkt drugi, spłatę pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 w kwocie 1 177 500 zł. Paragraf 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr 13 łamane na 72 łamane na 2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2012 rok określający dochody i wydatki budżetu gminy Tuczno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku otrzymuje treść jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr 13 łamane na 72 łamane na 2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2014 rok określający wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Tuczno w 2012 roku otrzymuje treść jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tuczna. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet 2012 roku. Kto jest za przyjęciem czytanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 14 łamane na 82 na 212 Rady Miejskiej w Tuczniu z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Tuczno na 2012 została uchwalona 14 łamane na 15. Zgodność ta musi zachodzić przynajmniej w takich trzech kwestiach jak wynik finansowy, przychody i rozchody. Te trzy rzeczy się nie zmieniły, ale zmieniły się inne sprawy, dochody, wydatki. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia i dlatego należało także dostosować właśnie wieloletnią prognozę finansową do aktualnego stanu. To jest za przyjęciem odczytanej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 14 łamane na 83 na 2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniająca dwuletnią prognozę finansową gminy Tuczno na lata 2012-2021 została przyjęta 14 głosami. Pani Stan Kępak skierowała do Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 stycznia 2012 roku skargę na burmistrza Tuczna w sprawie odmowy wykonania kanalizacji wodnościkowej oraz postawienia pieca kaplowego w mieszkaniu socjalnym w Strzelinie. W dniu 20 lutego 2012 roku przeprowadzono postępowanie w celu rozpatrzenia skargi pani Justyny Kępa dotyczącej działalności burmistrza Tuczna. Zainteresowani zostali poinformowani o możliwości złożenia dodatkowych wyjaśnień, z czego skorzystali. W toku rozpatrywania skargi obejmującego czynności przygotowawcze, które zmierzały do ustalenia treści i przedmiotu skargi oraz przygotowania materiału niezbędnego do załatwienia skargi, Rada Miejska w Tucznie ustaliła, iż skarga jest bezzasadna na podstawie następującego stanu faktycznego. Pani Justyna Kępa wyjaśniła radnym, że jest w ciężkiej sytuacji materialnej. Jedynym żywicielem rodziny jest mąż. Rodzina składa się z 7 osób, w tym 5 dzieci. W lutym 2011 roku otrzymała dodatkowy pokój, w którym znajduje się piec kaflowy i zdaniem nie nadający się do użytkowania. Pani Kępa od 7 lat mieszka w lokalu socjalnym z zimną wodą bez kanalizacji. Ma problem z utrzymaniem czystości. Skarży się, że burmistrz nie reaguje na jej prośby. Odnośnie podniesionych zarzutów w niniejszej skardze burmistrz udzielił następujących wyjaśnień. W dniu 11 kwietnia 2011 roku pani Justyna Kępa złożyła w Urzędzie Miejskim w Tuczniu podanie o wykonanie kanalizacji podnaszczykowej, a także łazienki oraz przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu socjalnym w Strzelinach. W piśmie nr MPG 7021.2.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku burmistrz Tuczna na złożone podanie udzielił odpowiedzi, w którym poinformował panią Kępa o braku środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych wymienionych w podaniu. Przy czym poinformował również, że mając na uwadze niedogodności wynikające ze stanu mieszkania, sprawa wykonania remontu lokalu brana będzie pod uwagę przy planowaniu budżetu na 2012 rok. W dniu 10 sierpnia 2011 roku pani Justyna Kępa złożyła w Urzędzie Miejskim w Tucznie ponownie podanie o tej samej treści, co w piśmie z dnia 11 kwietnia 2011 roku.
Zastępca burmistrza Elżbieta Pawła dodała się do lokalu mieszkalnego pani Stynie Kępa ewentualnego remontu, przepraszam, w celu zapoznania się z sytuacją i ponownie przekazała informację, że sprawa ewentualnego remontu będzie zależna od możliwości finansowych budżetu na 2012 rok. Radny Zbigniew Walczak poinformował Radę, że interweniował w powyższej sprawie w dniu 25 stycznia 2012 roku. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tucznie wraz ze zgonem udali się do mieszkania socjalnego pani Kępa w celu dokonania przeglądu pieca kaflowego, który rzekomo nie nadaje się do użytku. Na miejscu stwierdzili, że piec jest zanieczyszczony i należy uprzątnąć, znajdując się w nim popiół, gruz oraz zalegające śmieci. Powyższe było przyczyną braku możliwości prawidłowego utrzymania użytkowania pieca. Jeżeli chodzi o instalację wodno-kanalizacyjną, burmistrz poinformował, że cała miejscowość Strzeliny nie posiada kanalizacji i na chwilę obecną nie ma w budżecie środków na ten cel. Stan techniczny mieszkań socjalnych na terenie gminy Tuczno wymaga dużych nakładów finansowych. Jeżeli będzie możliwość wykonywania prac remontowych, będą one wykonywane na bieżąco. Wobec powyższego Rada Miejska w Tucznie postanowiła uznać skargę za niezasadną. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie do poinformowania stron o sposobie rozpatrzenia skargi. Odczytam uchwałę i przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 14/84/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Tuczna. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, dziennik ustaw z 2000 roku nr 98 pozycja 1071 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za niezasadną skargę pani Justyny Kępa z dnia 24 stycznia 2012 roku na działalność burmistrza Tuczna w sprawie odmowy wykonania kanalizacji wodno-ściekowej oraz postawienia pieca kaflowego. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem odczytanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 14/84/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Tuczna została uchwalona 13 głosami za przy 1 wstrzymującym. Ustalone, zostaje ta kwota na poziomie zeszłego roku, tak mniej więcej na poziomie zeszłego roku. A w starej uchwale z 2010 roku z grudnia zamiast 20% wpisuje się 18%, zamiast w paragrafie trzecim w miejsce 15% wpisuje się 13%. Jak to się przedstawia? W 2011 roku radny otrzymywał dietę w wysokości 207,90 za udział w posiedzeniu. Przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący rady 277,20. A z tych procentowych wyliczeń na chwilę obecną, w tym roku, to jest dla radnego 195 zł i 270 zł dla przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego rady. Jest to różnica dla radnego 12 zł 90 groszy, a dla przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego 7,20. Oczywiście tutaj te procenty mogą ulec zmianie. Ja tylko przedstawiam tutaj tą propozycję, która była omówiona na którejś z Komisji Spraw Społecznych. Jeżeli nie ma innych propozycji, ja odczytam uchwałę. Uchwała nr 14/85/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie. Na podstawie artykułu 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 ze zmianami, w związku z paragrafem 3 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, dziennik ustaw nr 61, pozycja 710, Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 3/10/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tucznie za pełnienie funkcji ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 100% kwoty, obliczoną procentowo od maksymalnej wysokości diety, której mowa w paragrafie 3 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
Punkt drugi, w paragrafie drugim w miejsce 20% spisuje się 18%. Punkt trzeci, w paragrafie trzecim w miejsce 15% spisuje się 13%. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tuczna. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 roku. Kto z radnych jest za przyjęciem odczytanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 14/85/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie została uchwalona 14 głosami.